Szalom wszystkim, witam was serdecznie w ten poniedziałek. Widzieliście w ogóle, co się dzieje na tokenie Grail? Poszedł jak dzik spaśnik. I naprawdę jest całkiem grubo. A jak grubo jest, no to już wam pokazuję. Proszę bardzo, cena 2,564. No to jest całkiem nieźle. Czy dało się to wyłapać wcześniej? Oczywiście, że się dało. Czy to zrobiłem? Oczywiście, że tego nie zrobiłem, bo czekałem na większy dip, gdy byliśmy tutaj gdzieś w okolicach 200 dolarów. Jak również był przedstawiony artykuł przez jednego z członków mojego teamu, pozdrawiam Cię Law serdecznie, gdzie pokazywałem Wam, o co chodzi w tym projekcie i mogliście sobie więcej przeanalizować, by dojść do wniosku, że warto kupić, co oczywiście nie zrobiliście. Ja nie zrobiłem, jak i wielu innych i teraz mamy co? Tak jest, ból dupy, nic więcej. Jak tego, czysty ból dupy. O kurwa. Ale dobra, już abstrahując od tego, co tam się dzieje na tym Grailu. Oczywiście możecie sobie więcej poczytać na ten temat, czy to w tym artykule, czy obejrzeć na YouTubie, czy też wyślę Wam tutaj w opisie parę ciekawych tweetów, ale też mam przygotowane dla Was coś innego. I tym innym czymś będzie całkiem fajna parełeczka informacyjna. Pewnie większość z Was, kto śledzi krypto, już wie, o co chodzi, ale jest kilku takich, co nie wie. I przede wszystkim na Camelocie odbywają się również IDO. Jest tam Launchpad i ze względu na to, że ten projekt jest naprawdę ciekawy, poprzez to, że ma wiele, wiele, wiele ciekawych współprac, dobrze do tego podchodzi, tokenomia wygląda na razie nieźle, no bo unlocki tych wszystkich farmujących tokenów będą dopiero za kilka miesięcy, ale nie o to chodzi, bo nie inwestujemy w Grail, tylko będziemy inwestować w projekty, które będą wypuszczane przez ten bardzo, bardzo zhypowany DEX. Więc co można tam ugrać? Tak jest, można tam ugrać parę X-ów. I zaraz Wam pokażę, jakie to będą projekty. Ale na samym początku musicie oczywiście zobaczyć opis i tam możecie dostać się do Discorda, gdzie dzielimy się tymi informacjami, szukamy Alf, gdzie podajemy naprawdę bardzo, bardzo ciekawe informacje, a także poznajemy się na żywo i tworzymy mega, mega ciekawą społeczność krypto. Wszystko jest w opisie, co potrzeba wiedzieć, jak tutaj się dostać. Więc teraz już przechodząc dalej, nie przedłużajmy. Mamy tutaj taki tweet, który podsumowuje bardzo szybko, co, gdzie, jak, czemu, po co, kiedy i tak dalej. Tak więc, będzie kilka projektów, które się wypuszcza i pierwszy z tych projektów będzie D-Squared Finance. Chyba takie coś. Tak, tak się będą czytać. Oni mają za sobą ciekawe projekty jak GMX i Dopex, gdzie będą tam opierać swoje volty, option volty. Tak więc można sobie zajrzeć, podobno jest tam fajny team, ja Wam tylko pokazuję te projekty. Wy już musicie sobie dokładniej wejść i zobaczyć, na czym to polega, czy warto, czy nie warto. Pokażę też, co jest według mnie interesujące i w co można by wejść, gdzie ja będę wypatrywał okazji. Tak więc jest tutaj tych kilka projektów. D-Squared Finance, będzie Trove. Także to też jest tutaj kolejny, ale ja bardziej wyczekuję tego trzeciego, FactorDAO. Dlaczego? Dlatego, że mówi się o nim całkiem sporo, jest duży hype na Twitterze i myślę, że tutaj będzie można coś ciekawego zrobić. Jednak jeszcze przerywając na sekundę, na czym polegają w ogóle te aukcje IDO, ten launchpad, to nie będzie tak jak każdy, gdzieś tam, że po prostu token jest wypuszczany i lecimy price discovery, coś takiego, tylko tutaj będziemy mogli wrzucić swoje USDC i na sam koniec, jak oni przez te 4 dni zbiorą już ileś tej kasy, no to wtedy dopiero będzie pokazywane, jaka będzie cena tokena i ile my tego dostaniemy. No a potem czy góra, dół, to się zobaczy. Często jest, że na przykład projekt chce zebrać 4 banie i szybko uzbiera 4 banie, no to widzimy, że tutaj jest duży hype się pojawił i możemy z tego pewne wnioski wyciągnąć. Ale jeśli mało tego zbiorą i mały hype, no to cena będzie nisko i może wtedy polecić. Jednak jakby był duży hype wcześniej, no to może z hype'u być szybkie spuszczenie albo coś w tym rodzaju i dopiero potem jazda do góry. Tak więc generalnie może być wszystko, więc musicie sobie sami wnioskować kiedy i dobrze wejść. Może lepiej wrzucić coś na samym początku, a potem najwyżej jak będzie dip, no to oczywiście zebrać tego więcej. Więc przechodząc do FactorDAO. FactorDAO możecie sobie poczytać w tym twecie, o co chodzi. To jest takie jakby aplikacja, która będzie budowała management różnego rodzaju aktywów. I tutaj będziemy mogli skorzystać z różnych portfolio, strategii i tego typu rzeczy. Oczywiście zachęcam do przeczytania tweeta, czy też wejścia na stronę tutaj Blockmates i oni mają fajne analizy, dosyć dobre, obszerne. I mamy też tutaj FactorDAO i możemy sobie dokładnie przeczytać, co tu się dzieje, jak również przesłuchać sobie to w formie podcastowej, coś w tym rodzaju. Dobra, więc tutaj mamy FactorDAO. Oczywiście kolejną rzeczą jest Winr, czyli JustBet. To, o czym mówię w poprzednim moim filmiku o narracjach. U góry możecie to znaleźć, albo tu u góry, jakoś gdzieś po której stronie. Więc tutaj też może być całkiem ciekawie, bo mówi się, bo te tokeny nabierają fajnego hype'u
i coraz więcej ludzi o tym mówi, więc JustBet będzie też dobrym betem, o dziwo, w tym wszystkim, więc tu można zobaczyć. Kolejnym jest Lexer Markets, czyli tutaj będzie kolejny gdzieś tam Perp Dex, coś w tym rodzaju, więc no, możecie sobie wywnioskować dużo z tego dosyć. Czy mamy jakieś ciekawe rozwiązania, które mogą przekonać ludzi? Nie wiadomo, ale czy mogą zrobić hype, żeby zrobić parę x-ów, zanim dojdą do tych waluacji, które są adekwatne do nich? No to zobaczymy, może warto spróbować. Więc mamy ten Lexer Market i kolejnym jest Perpi Finance, czyli jak tutaj jest napisane, Web3 Social Trading Platform Building on the On-Chain, czyli coś w tym rodzaju. Jaki jest dokładny rozkład jazdy tego wszystkiego? No to z pomocą nam przychodzi kolejny wpis i widzimy go tutaj. Trove 27-20, potem faktor dało 20-24, 6 marca JustBet 13-16. Dzieje się, hype na arbitrum nadal trwa i będzie trwał dosyć długo, no bo naprawdę tu już całe dwianstwo i degeństwo się zleciało. Więc w mojej opinii zobaczcie, przejrzyjcie sobie, bo to będą naprawdę interesujące projekty, z których można będzie gdzieś tam sobie pojechać. Czy warto trzymać long term czy short term? Odpowiedzcie sobie sami po przeczytaniu i dogłębnej analizie. To by było na tyle. Taki szybki filmik, mała pigułka informacyjna. No i co, działajcie, przepatrujcie. Oczywiście jeszcze raz zachęcam, żeby wejść na Discorda, zobaczcie opis, co tam się dzieje i do następnego. Następnym filmikiem pewnie będzie Ama z Hera Finance, który dzisiaj wieczorem będę przeprowadzał.